Mamy 8. edycję konkursu Matematyka Stosowana. To konkurs promujący obliczenia numeryczne i kontakt z innymi wydziałami, ze stosowania matematyki w innych naukach. Możemy myśleć o matematyce stosowanej w dwóch aspektach. Jako o nauce samodzielnej, tak jak matematyka teoretyczna, czy informatyka, czy inne nauki, ale też możemy myśleć jako o działaniu, które występuje w bardzo wielu innych dziedzinach. I po raz kolejny 8 już współorganizuje konkurs Matematyka Stosowana. Wydaje mi się, że od pierwszej edycji konkurs cieszy się dużą popularnością, bo zawsze ilość uczestników jest rzędu prawie 200 osób. W tym roku mamy 89 zespołów, które się zgłosiły. Po pierwszym etapie 42 zespoły mogą pozostać. Wynika to z przepustowości naszych laboratoriów, które są częścią składową tego konkursu. Rozpoczynamy etap finałowy, w którym wyłonimy laureatów. Będzie on trwał 2 pełne dni, 7 stanowisk przed każdym, 7 różnych stanowisk i różnych zadań charakterystycznych dla poszczególnych wydziałów naszej uczelni. Konkurs jest ogólnopolski, bo jest konkursem o indeks na dowolny kierunek Politechniki Białostockiej. Najwięcej oczywiście uczniów jest z Białegostoku, natomiast są uczniowie z Giżycka, z Ełku, z Bielska Podlaskiego, z Węgorzewa, no i z Mogilna. Uczniowie będą mieli okazję zapoznać się z wieloma laboratoriami, właściwie na wszystkich wydziałach Politechniki Białostockiej i jak w tych laboratoriach istnieje matematyka, jej zastosowania, jak to wygląda, zapoznać się nie tylko z budynkiem, ale i z tym, co się w laboratoriach dzieje.